Zaczęło się sprzątanie przed urodzinami Patryka! Dzisiaj mamy detektywistyczną imprezkę. Podchody Patryka są super, więc jeżeli jeszcze tego odcinka nie widzieliście, to wleciał wczoraj i dajcie znać, co sądzicie. Trochę mi przykro, bo zdałam sobie sprawę, że to są przedostatnie urodziny w trakcie trwania tej. Bo ostatnie są Hani. Hania! Wilka mnie rozpędziła. Ale czemu ty za nim przechodziłeś? Głową. To jest Bizon, nie znasz Bizona, patrz. Bizon! Patryk! Bizon! Wilka w ogóle odwaliła taki kawał roboty z planowaniem całej imprezy, że bo ja lubię mieć zaplanowaną ogólnie. No bardzo widać. Bardzo mi zależało też, żeby w tej imprezie się wykazać, bo chciałam zrobić coś takiego, co Patrykowi na pewno się spodoba. I myślę, że na pewno to bardzo doceni, bo ja bym tkwił w szczegółach, a Wilka o to zadbała, dlatego myślę, że będzie super. Proszę. Chcę się poczuć jak Patryk i Bartek Kubicki co imprezę i dzisiaj moim ambitnym planem jest nic nie robienie. Fausti, nie Hania było cię na poprzednich urodzinach Bartka, zrobiłem 90%, no nie 90, 40, Wika drugie 40, a reszta resztę. A reszta resztę? Tak. Nie mów to! A na przykład z urodzinami na Helu też było ciężko. Ja no bo... prosiłam na plaży tak... Ja po piaku, wiesz jak ciężko się chodzi? Ale to było moje urodziny! Wiesz jak było ciężko nieść Bartka pod pachę z założonym workiem, uciekać od widzów, stara papo. Wiecie jak ciężko było udawać, że jestem zaskoczony, że mam urodziny takie. Co ja to powiedziałem? Wyszło szydło z worka, słuchajcie. O, szekter, szekter. Sywek? Nagraj go. Sylwek cały czas się nagrywa mnie z bliska i się śmieje z moich warg. A pokaż, ale ja nie widzę nic. Nie widać. Nie, słuchajcie. Nie widać, popatrz, ja też uważam, że jest normalne. Co się może? Idę z zapasem. Ej, to są jego ulubione? Tak. Tak, on lubi te. Co się dzieje? No to masz. Bartek. Nie, ja nie jestem tymi warami. Przyznaj się, że zazdrosne jesteś moje wary, nie? Ja po prostu trochę się boję ciebie, Niuniek, przestań. Niuniek, zostań. Niuniek. Nie bój się. Przestań. Nie bój się, daj buziaczka. Niuniek. Wariacie ty. Robiliśmy już fajne zakupki, całe auto. O Jezu. Dobra. O, panie, mamy kłopoty. Bardzo fite. Zamknęłem. No i super. Jak się popieści, to się nawet cały bagażnik rzeczy zmieści. No właśnie. Wow. Wszystko mamy, teraz wracamy do domku i zaczynamy stroić dom. Tak. Pierwszą rzecz to naklejki takie mamy fajne. To jest białe chyba, nie jest przezroczyste, więc trzeba... Czerwone, co ty nie trzeba... widzisz? Git? Petarda. Robię takie knobówki z cuksami, zarąbiście to wygląda. Ja widziałam inspirację na Pinterestie. Tutaj będzie podpisane evidence i to będzie w takich stojakach i super. Dokupiłam jeszcze, patrz, takie plamy, kapiszony, ponieważ kupiłam takie mini sztuczne rewolwery, ale... Nie, Bartek będzie tak zadowolony. Ale kupiłam tylko 9 tych kapiszonów, więc nie będzie dużo. Bo to ja mam więcej, tu się wypokoją. Kurde, ale są aż 4 rewolwery. O, super. Dużo bardzo lub aż 5. Patrzcie, ile tatuaży zawalistych dla złoczyńców. Zamawiam te, zamawiam to, no to też. Ale Hania, jesteś super, piąteczka. Dzięki, ostatnio. Jeszcze istnieje taka praca ludzi, którzy przychodzą na miejsce zbrodni i badają rodzaj krwi. Rozpryśnięcia. I na przykład widzicie, tutaj w tym momencie jest... Po postrzelaniu. Jest... Bartek Kubicki! Co? Nie, po dźgnięciu. Nie, to nie to jest badanie. Badanie polega na tym, że widać, z którego kierunku pryznęła krew. Tutaj widać, że jest takie rozpryśnięte we wszystkie strony, czyli na przykład idealnie upadło z góry. Tutaj na przykład zło przykleiłem. To już niedaleko było nakapane krwią. O, tak, moja stópka była rozcięta i tam było mnóstwo krwi. Ciekawy był bardzo odcinek, niestety nie było krwi na YouTubie, ale wbijajcie do nas na Instagramie, bo ja na Instagrama swojego stawiłem tą całą mokrą, krwawą plamę na ten, więc wbijajcie. Warto. On jest 10 na 10, ale przykleja naklejki na szyby. On jest 10 na 10, ale zajmuje mu to 2 lata. 10! On jest 10 na 10, ale mówi dużo ciekawostek. 0 na 10! Ona jest 10 na 10, ale nie ma wady wymowy. 0 na 10! Jak to tam ktoś wszedł z tobą? Parkurowiec jakiś. Widzimy uciekającego parkurowca, który krwawił. Nie działa to, myślę, że to fajne będzie. Bartek, patrz jakie fajne. Ej, czemu on ma takie fajne zadanie, a ja mam takie niefajne zadanie? Oh yeah. I to będą kostki lodu. Stawię łapkę w górę, proszę Państwa. Gdzie byś dał to? O! O, coś ty mi zrobił. Tak, a teraz słuchajcie, wpadłem na świetny pomysł,
żeby zrobić zakrwawioną wodę w basenie. Patrz, zmieniam kolor uderzenia pilota. Patrz. No szczerze powiedziawszy, myślałem, że trochę będzie bardziej to mrocznie wyglądało, ale jak będzie ciemno w nocy, to myślę, że będzie... Tutaj, proszę bardzo, zaginiona. Wcale nie siedzi tutaj. Mnie tu nie ma. Tutaj mamy Huberta, który jest zabójcą, no popatrzcie tylko na tą twarz. Pania, bo ja chcę ci powiedzieć ważnego. Co? Ja szukając, kto pytał. Jest i on, Benek, który jest prawie połączony z tym morderstwem, bo on tak, on porzucił dowód zbrodni. Ten dowód zbrodni znaleziony był w tej części Krakowa. Ta część Krakowa była tutaj. Dobra jest. Piesek mokry. Mokry piesek. Nie idzie piesek nigdzie, bo piesek jest mokry. Kurde, Bartek! Każdy ma ładnie głowę ustawioną w prawą, w lewą stronę. Tymczasem Bartek, bo ma gorszy profil, będzie się patrzył nie, na Faustynę. Wika mi kazała, tak będzie się patrzył na Faustynę w oczy. Każdy wie jak. Wika mi kazała, tak? O, ale patrz, potem no i co? Bo to Wika robiła te zdjęcia. No i Bartek tam w lewo! Bo każdy tak robił. Jakby przypadkiem Patryk nie wiedział, w którą stronę się idzie do domu, to będzie miał podpowiedź. Komisarz Puchalska, komisarz Pugińska, zapraszamy na oprowadzanie po kryminalnej imprezie. Ej, widać mi stopy? Nie. A, to dobrze. Zapraszamy. Państwa nie mogło zabraknąć detektywa Laskowskiego, czyli najlepszego detektywa, razem z moją asystentką Hanną. Co asystentką? Chyba jest to urządzę. Ja jestem detektywem federalnym. To sam detektyw brzmi tak średnio, ale detektyw federalny brzmi o wiele lepiej. Dzisiaj chyba będziesz skuty, co? 32 lata kończy? To tutaj paluchami po paćko, po tym torcie, no. Ciekawe, ile będzie zgonów na tej imprezie. Bardzo dobrze. Cicho, kurde, daj się wypowiedzieć. Atencjuszu, Przemek Pro drugi. Ej, dobra! Wskazówka! O! Gdzie jest kolejna wskazówka? Tylko cicho, żeby się nie domyślił, że jest impreza. Nie domyślił się do celu. Boję się! No ci się trzęsie łapki. Fuck! Ja płonę! Czemu tak płonie? A, o nie, tak... Idź! Żyje na wam! Brawo! Dawaj go, dawaj go! Nie, Bartek, bo będziesz miał... Napluj, napluj do środka! Nie mów tak! Nie, Bartek! Nie działa! Czekaj, do zlewu dawaj! Do zlewu! Nie! Ale zacznijmy się bawić. Dobrze, wszystkiego dobrego. 100 lat, trzymaj się. Ja ci życzę zdrówka, żebyś nóżek nie miał zepsuty, żeby bąble ci nie wyskakiwały. Trzeba myśleć, że w krawkach przeszedłem. A pokaż fryz. Nie mam uczesanego. Nie no, piękny. Jest fejcik. Najbardziej niegrzeczne dziecko na co? Świecie. Ja? Ja zawsze po sobie sprzątam. Nie, to jest nieprawda. Prezent od nas, jak zawsze, mamy nadzieję, że przyda ci się i zajmie trochę czasu. Tak, wszystkiego najlepszego. Teraz sok cytrynowy, lecimy tu. Oj, będzie dobrze, spokojnie. Ja się zastanawiam nad terapią ostrzykiwania głowy osoczem. I teraz zobaczymy, czy spożywanie osocza działa w podobny sposób. Ej, a może zadziała też na piękny porost włosów blondy? No właśnie, oby, dlatego za to wypijmy to osocze. O, moje ulubione słodycze już to widzę.
nie Versace, ale... A wiesz co jest najśmieszniejsze? Że cały dzień dzisiaj byłem w swoich klapkach. Cały dzień. Bo Patryk zawsze moje klapki kradnie, więc ma teraz własne. No i cały poprzedni odcinek latałem w klapkach Benka, właśnie przed chwilą je zdjąłem. Mordeczko, powiedz mi, czy dzisiaj też będziesz kończył imprezę? Zobaczymy, czy mam formę. Dzisiaj, proszę państwa, Patryk ma... Dispensę? Dzisiaj Patryk masz dispensę i nie musisz dzisiaj kończyć odcinka, dzisiaj możesz skończyć wcześniej, pójść spać. No? Nie wiem, czy ten pomysł mi się podoba. Dzień dobry. Dzień dobry, zapraszamy. Dzień dobry. Ja jestem przebrany za rolnika, za rolnika. Dwa prezenty, wspólne, tak. Ale teraz uwaga. Oczywiście cieszy z książki, bo ktoś nie cieszy z książki, tak. Znaczy jest głupi, bo nie umie czytać, tak? Tak, oczywiście. Ale nie będziemy ukrywać, że to był prezent na ostatnią chwilę, bo tak. Dużo pracy. Tak. Dlatego w środku książki jest jeszcze mała zagadka, bo to jest książka zagadkowa. Tak. Rozwiąż zagadkę. Rozwiąż. O kurde, a jak teraz nie wytrzyma, teraz chwalę tą zagadkę. O, ale takie zagadki kocham, no najlepsze! Zagadki! Karol, ja zawsze wiedziałem, że mi zazdrościłeś tego wąsa. Jest też z nami piękny Bartek. Cały dzisiejszy odcinek Sylwek się ze mnie śmiał. Ale zarobisty w ogóle vibe. To wody jakieś, o kurcze, pieczone. Ja chętnie rozwikłam tę zagadkę. Winny. Patrz, dostał swoje, Soleniza. Ale te są sprawdzone. Rób zdjęcia. Jabłko zrobiłem. Proszę państwa, czas na naszą nową piosenkę. To powiedz tak. Czas na nową piosenkę, proszę państwa. Tak. Robimy koncert i każdy na swoją zwrotę po prostu. Totalnie nie! Nie, bo ja nie pamiętam. Właśnie to jak nocnik, no bo spadają kolejne klocki. Boko masz konto, ale weź opłoń, woda nie obróć. Siadam na skuter, robi się gorko, czyli gorąco. Opalę plecy, nogi i psz. Jak na mnie nawali, bo złapałem rękę. Serce grzeje mi, panie, ja nadal dam pierkę. Co? Zamieszało się w szybce i krew. Zakładam kapi i idę na plażę. Chyba gubię zasięg. Wszystkie problemy zostajemy razem. Rzucam na kasę! Bastard! Bastard! Holiday, yeah, yeah! Holiday, yeah, yeah! Kochani, jak się podobało, robi Michała! Dziękujemy pięknie! Do widzenia na Spotify! Dziękuję! Pani organizator, gdzie jest namiot? Namiot dla ciebie, Benku, będzie rozłożony później. Słuchajcie, wraz z historii! Podchodzi Patryk, nie wiecie co? On mi drink daje i pyta, jakie chce robić dziwne akcje, a ile to poszło? 17! Dobra, jak ten film wyjdzie, to już nie będzie na topie. A mi nikt drinka nie daje. Proszę państwa, czas na pisie do zdrowego drinka, więc o! Życzę Patrykowi zdrowia i szczęścia. To bierze w tym momencie. Bartku, chcieliśmy cię zaprosić, chcieliśmy się napić 25 ml wody dla widzów. Ja bardzo staram się szerzyć zdrowy tryb życia, dlatego nawadnianie się jest zbawienne. Tak. Zapraszam, pijemy wodę, nawodniliśmy się, tak. Teraz czas na ćwiczenia, dlatego zrobimy 10 pompek dla widzów. Work hard, play hard. Nie chcę słuchać waszych nędznych medii. Chłopak pójdą jakiś gangster, widzę jego kopii. Ale może kilka ze mną popij. Widzowie, bo ja nie sprawdziłem, kto jest mordercą w poprzednim odcinku. Sprawdźmy to. Patrz, kto jest mordercą Natalki. O, metro 60 wydało się. We'll be right back.
największy hit 2022 roku. Dzisiaj nie wiem, jak mogłem być takim głupkiem, takim głupkiem. Dalej boli serce mnie przez ciebie, przez ciebie. Chciałaś wysłać mnie do piekła, ale jestem w niebie. Ty to byłaś tylko chwila, byłaś tylko chwila. Twoje usta smakowały jak wanilia. Sprawdźcie to pierwszy odcinek z naszej imprezki, jak Przemon późną nocą na imprezce już to śpiewał. Także to był teaser, kurde, ile to było? Nie, pierwszy teaser był na twoje 5 minut. Było. Było. I potem z Hanią na odcinku, we w lutym jakoś. We w lutym. Co się kłócić, co nadudzić, jakby to było konieczne. Ty nie zwajeszcze, hotelowa doma w apartamencie. I zdaję przed Państwem, nadal gram roli górnej w aerobyku. Teraz przed Państwem te oto dziewczyny. Pokaż specjalnie dla Was. Jaki pokaz? Artystyczny oczywiście. Miłe. W środku lata, choć minęły już 2 lata. Przemek i duże oczy! Tak, baby! Wystarczy mi to na baby! One chcą się pali całą noc! Wystarczy mi czasu, żeby kochać! Coco Chanel na dobry dzień! Biorę cię do wiedzy, nie pozwolisz mi na sen! Jak to było? Nas dwóch, jak innych dwóch. Nie, nas dwóch to jak innych trzech. Nas dwóch jak innych trzech, dwóch króli. Lecimy! Widzisz? Tańczam jak małpa! Tańczam jak małpa! Ej, tańczam jak małpa! Wrócimy, kto musi dotknąć językiem Shazamu. Jak to robisz 300 na raz. A gdzie masz lampę? Przecież ty nic nie widać, Benek. Benek! Zmobilizowaliście mnie tak szybko, skąd miałem lampę ogarnąć? Benek! Podkręciłem się i sobie ładnie wyglądacie. Na kogo padnie, ten dotyka językiem Shazamu, wygrywa 300, go. Tak. Chcę! To nie ma szans. Jeszcze nie! Jak wiecie, że to wydziela wodór, jak to podpalę, to się tak zapali. Tylko dostaniesz 300, jak będzie w filmie. Dobra, Fausti. W takim razie, Fausti, masz 15 z tego, żeby schodzić do basenu. 13. Lecimy tu! Leć, Benek! Jakie są zasady, ale ja za ten skok daję ci 200. Dobra, Hania, powiedz to? Nie, idę! Za dobrze wyglądam, I'm so sorry, za dobrze wyglądam, sorry.
kontrolowanie mokro. Fausti zdążyła wskoczyć w odpowiednim czasie do basenu, więc wygrywa 300 zł. Kochani widzowie, tutaj wydarzyła się rzecz okropna. Mianowicie za śmigłowcem jest czapka za 200 zł. Kapelusz. Dokładnie. Którą wrzucił tam Bartek. Nie. Wrzuciła to Wika, myśląc, że to mój kapelusz, a okazało się, że to jej kapelusz, który kupiła za 200 zł. To był niezły plot twist. Jeśli to wrzucisz, to wpadniesz też ty, więc zastanówcie, czy to dobry deal. To jest ten czas, żebyś wpadła do wody, tak. Twój kapelusz pływa w wodzie, mój kapelusz też. Przestańmy. Ale nie wrzucaj mnie. Nie! Ej, wiecie, co jest najśmieszniejsze? Co? Że Patryk jest osobą, która ma teraz urodziny, a ja jestem osobą, która waży najwięcej w Gen Z na przykład. Ja byłem. Jeśli mam coś najwięcej w Gen Z, to mam najwięcej kilogramów. Suma. Ej, ona jest 10 na 10, ale nie lubię maszyn rolnych. Ona jest... Nie! Ona jest 10 na 10, ale nie lubi robić traktorem. Sorry. Ona jest 10 na 10, ale złamała nogę. Jest 10 na 10. Jest 10 na 10, ale ma brodę. 8 na 10. 8 na 10. Jest 10 na 10, ale lubi Minecraft. 11 na 10. Uwaga! Patryk, co to? Salto! 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 Patryk, brazylijskie jiu-jitsu z tobą to przyjemność. Twoja strata, dałaś mi wszystko. Twoje rzeczy, moi wrogie. Zostaw suba i bij na nasze Instagramy. Instagramy. Możliwość twoja skończyła się. Zakończenie imprezy. Jeżeli wam się podobała imprezka, dajcie znać w komentarzach. Bawcie się dobrze, śpicie spokojnie. Miał powiedzieć subskrypcja z dzwoneczkiem. Bene, wczoraj to zrobiłem, ale stwierdziłem, że to jest dobry pomysł, żeby obudzić Fausti na 8 kobiet. Myślę, że to jest świetny pomysł. Dzień obudzić Fausti na jedną piosenkę. Zapraszam widzowie. Fausti! Nury. Z dedykacją dla ciebie jedna piosenka jej spać. Jedna jak ostatnio. Nie. Moje urodziny są 8 kobiet. To specjalnie na ciebie. Dobra, ale jak zaśpiewamy 8 kobiet, to będzie 10. Dzisiaj będziemy grać z Lona. O, może tak. Robię specjalny efekt. Schodzenia ze schodów, stary, patrz to. Ja nie mogę zasnąć w słuchawkach z szumem białym, a oni tu śpią. No bo, no widzisz, jak się dla chcącego nic trudnego. No ale ja naprawdę chcę. Publika! Łapy w górę! Niestety Posti nie chce pójść pod muzykę, to dlatego... To przyjdzie do niego. Tak, dokładnie. Halo? Yeah! 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 Powie naszego tak jest! To też ci poszło. Spalać mi dziewczynę. Jaka piosenka teraz dla ciebie specjalnie, jak już przyszałeś? Lejże Jezuju. Okej. Fajne były urodziny. Nie jestem fanem urodzin swoich. Ale zostajesz do końca. Oczywiście. Kuba? Ja. Żyjesz? Żyję bardzo dobrze, no. Tyle się dowiedzieliśmy. Widzimy się po gierce w Lola, widzowie.
Wesołych świąt. Wygraliśmy w Lola, widzowie. Wygraliśmy. Nie, drugie miejsce. Abyśmy mieli platynę 1. No, ale to nie moja wina, że jesteś gównem. No, trochę byłem. Jest 5:30. Spójrz, jaka wspaniała pogoda otula nasze skronie. Zobacz. Wiecie, że to jest ten lektor w swoje 5 minut? Teraz twoje 5 minut. I widzowie, idziemy spać. Dziękuję za oglądanie. Wszystkiego najlepszego dla was i dla mnie. Czytując tydzień do teraz i twistując to na nasze potrzeby, końcówki bywają różne.